Cianko, cześć, z tej strony Pytsam, witam Was w nowym odcinku i witam Was w 2022 roku, roku, w którym będziemy m.in. obchodzić 40. rocznicę powstania modelu New Balance 990 czy Air Force One. Dodatkowo czekają nas obchody 35. rocznicy powstania modelu Air Max One, więc będzie się dużo działo w tym roku. W tym odcinku, jak już się domyślacie, będzie content buciarski, ale jeżeli podobał Wam się ostatni odcinek z Michałem 502 i tematyka właśnie fotografii, to w tym roku obiecuję Wam, że takich rzeczy będzie trochę więcej. Chcę robić więcej wycieczek właśnie w takie różne tematyki, niekoniecznie związane z butami, na pewno gdzieś tam z butami po prostu w tle, ale nie jako główny element całego materiału, więc mam nadzieję, że takie rzeczy również będą Wam się podobać. Ale to, co stoi za mną, nie stoi tu bez powodu. New Balance 574 Yurt, które zaprojektował Salehe Bembury. Osoba, która w chwili obecnej jest chyba jednym z najbardziej topowych nazwisk projektantów bucianych. Salehe szerszą rozpoznawalność zyskał właśnie dzięki współpracy z New Balance. Razem z New Balance zaprojektował do tej pory 5 różnych modeli, ale idąc po kolei, chcę Wam właśnie w tym odcinku przedstawić osobę Salehe Bembury'ego, jego background i dzięki temu przekazać Wam najważniejsze informacje właśnie o tym projektancie butów. I idąc od początku, Salehe urodził się w 1986 roku i od urodzenia mieszkał w dzielnicy Tribeca w mieście Nowy Jork. Tam też zaczął interesować się butami, jest sneakerheadem, buty kolekcjonuje i to później przerodziło się u niego w chęcie pójścia na studia związane właśnie z projektowaniem i wzornictwem. W tym celu udał się na Uniwersytet w Syracuse i tam skończył właśnie kierunek wzornictwa przemysłowego i w 2009 roku po ukończeniu studiów zaczął swoją pierwszą pracę właśnie związaną z projektowaniem butów, jednak jego początki nie były w żaden sposób ani hype'owe, ani interesujące. Zaczął po prostu od podstaw, zaczął tak naprawdę od samego początku. Jego pierwszą pracą było stanowisko projektanta w firmie Payless. Firma ta projektuje buty casualowe, buty na szpilkach dla kobiet, mężczyzn i dzieci i tam jego praca polegała na po prostu tworzeniu nowych kolorystyk już dobrze znanych modeli tej firmy. I po pracy w Payless przeniósł się do firmy Fortune Footwear, w której znowu to tworzył po prostu buty, które sprzedawane były dalej na licencji. Znowu nic specjalnego i w końcu trafia do firmy Callhan, która w historii jego pracy chyba jest najważniejsza. Będzie miała największe znaczenie dla jego rozwoju i tego, gdzie jest teraz. Mianowicie w firmie Callhan był częścią zespołu, która stworzyła model Lunar Grand, czyli buty, które możecie kojarzyć, bo swego czasu były bardzo popularne. Jest to połączenie buta casualowego na podeszwie Nike'owej, na podeszwie Lunar. Buty bardzo popularne i dość dużo szumu swego czasu zrobiły. Nie są zbyt ładne, ale każdy ma swoje gusta. Salehe, będąc członkiem tego zespołu, został doceniony za swoją pracę, za wkład, który wniósł do tego projektu. I to wszystko doprowadziło go do tego, że w tej firmie został przedstawiony Kanye Westowi. To osoba, która Kanye West akurat jeszcze pojawi się w historii Salehe. Po Callhanie trafił do firmy Greats, gdzie pełnił w końcu dość ważne stanowisko. Był tam dyrektorem do spraw projektowania butów. Był odpowiedzialny za nowe projekty, za produkty kolaboracyjne oraz wizerunek firmy w całości, w jakim kierunku właśnie firma Greats miała się rozwijać. I finalnie w tej historii dochodzimy do roku 2015, w którym to Salehe trafia do pracy nad linią Yeezy. Jego wcześniejsze zapoznanie się z Kanye Westem oraz praca w Callhanie zaowocowała tym, że został on polecony na stanowisko projektanta i miał okazję pracować przy sezonie trzecim i czwartym właśnie Yeezy. Zaprojektował tam m.in. militarne buty, które chyba dość dobrze się przyjęły. Po roku spędzonym pod skrzydłami Kanye'ego Westa odszedł i tu zaczyna się tak naprawdę największa, najbardziej znacząca historia Salehe Bembury'ego, ponieważ trafia on do Versace. I sama historia pojawienia się tam jest dość ciekawa, ponieważ Salehe został zatrudniony tam jako główny projektant butów dla linii właśnie Versace oraz Versus Versace. I jak to się stało, że tam trafił? Wysłał wiadomość na LinkedInie do osoby zajmującej się projektami właśnie dla linii Versace i napisał tam od siebie kilka zdań na temat tego, co Versace mogłoby zrobić, aby zwiększyć swój udział w rynku butów. Zaowocowało to tym, że 3 dni później był w samolocie do Mediolanu i właśnie w Mediolanie spotkał się z samą Donatellą Versace, która z miejsca go zatrudniła i co najlepsze pozwoliła mu pracować w Los Angeles, do którego Salehe się przeprowadził i tylko raz w miesiącu
oczekiwała jego obecności w Mediolanie, więc nie było to nic złego. Myślę, że wielu z nas by tak chciało. I to właśnie w Versace Salehe stworzył swoje najbardziej popularne, rozpoznawalne sylwetki butów i butów, dzięki którym zyskał on, jako projektant, zyskał dużą rozpoznawalność. I modele, które zaprojektował, to Trigreca, buty inspirowane słynnym modelem noszonym przez pracowników Steve'a Jobsa z lat 80., a dużo bardziej popularny model to Chain Reaction, model, który można było zobaczyć niemal wszędzie. I właśnie dzięki tym butom, tym temu zwariowanemu, dziwnemu projektowi, zyskał on rozpoznawalność oraz to, że wszystkie marki zaczęły oczekiwać od niego właśnie czegoś w tym stylu, czegoś zwariowanego. Umówmy się, buty mogą się podobać, ale no, mi się nie podobają. Akurat te buty są okropne, ale rynek fashionowy rządzi się innymi prawami. Chain Reaction był strzałem w dziesiątkę. Masa różnych kolaboracji, masa różnych współprac i masa właśnie różnych wersji tego modelu do tej pory się przewija, zresztą wystarczy, że wejdziecie na jakikolwiek artykuł właśnie z Salehe czy na jego Instagram. Salehe z Versace odszedł rok temu, w styczniu 2021 roku i na pewno praca w Versace była tym etapem, która dała mu najwięcej, dała mu rozpoznawalność, dała mu możliwość zbudowania swojego wizerunku osoby projektującej buty, ale też osoby, która przy okazji jest tak samo rozpoznawalna jak wszystkie gwiazdy, z którymi się współpracuje, tworzy kolaboracje. Salehe postawił się na tym samym poziomie i jak widać przyniosło to oczekiwane efekty. Dzięki temu my teraz go znamy, dzięki temu jego współpracy z New Balance, myślę, że odniosły tak duży sukces i myślę, że też dzięki temu jego profil społecznościowy jest tak chętnie oglądany i śledzony przez ludzi, więc myślę, że z tej perspektywy Salehe tworzy coś nowego, jeżeli chodzi o dziedzinę projektantów, bo tak naprawdę ilu projektantów butów znacie i nie liczy się tu Tinker Hatfield, którego znają wszyscy. I kończąc jego historię pracy i rozwoju po Versace, skupił się na własnej marce Sponge i na biurze, w którym do tej pory zaprojektował już kilka kolaboracji, a najnowsza informacja jest taka, że został zatrudniony przez LeBrona Jamesa do jego firmy Uninterrupt. Ale teraz skupimy się już tylko i wyłącznie na butach, czyli to, co stoi za mną i jest powodem tego odcinka. Salehe do tej pory miał okazję stworzyć aż 5 różnych modeli z New Balance'em i wszystkie te modele łączą się ze stylem życia, jaki prowadzi oraz z zainteresowaniami, które ma. Po przeprowadzce z Nowego Jorku do Los Angeles zamieszkał w okolicy, w której miał do dyspozycji szlak, który odwiedzał codziennie. 2 lata temu, kiedy stało się wiadomo co i musieliśmy siedzieć w domach, Salehe odkrył też drugi szlak turystyczny, który doprowadzał go ponad 1200 metrów nad poziom morza. Ma tam świetną panoramę całego Los Angeles i to właśnie jak czas wolny spędza Salehe, stało się podstawą do tego, w jaki sposób stworzył on właśnie modele dla New Balance'a. Pierwsza kolaboracja pojawiła się jeszcze w momencie, kiedy pracował dla Versace w 2020 roku, a na modelu 2002R powstała kolorystyka Peace Be The Journey. Model inspirowany doliną Antylopy, kanionem Antylopy, który znajduje się w okolicach zamieszkania właśnie Salehe. Kolorystyka tego modelu została zainspirowana otoczeniem, które tam się znajduje. Dodatkowo również pudełka tego modelu to również inspiracja z Doliny Antylopy, więc projekt przemyślany i właśnie wszystkie projekty z Salehe można podkreślić tym, że są przemyślane, że są dopracowane pod każdym względem. Napięcie właśnie 2002R znajdziemy. Linie papilarne, które są dość istotne w projektach właśnie Salehe. Bardzo lubię tę kolorystykę, bardzo lubię ten pomysł, to wydanie. Nie lubię to ceny tego buta, którą on osiąga w chwili obecnej na rynku wtórnym. Jest po prostu kosmiczna i myślę, że dużo za dużo, jeżeli chodzi o ten model. I ten motyw był kontynuowany kolejnym modelem, który Salehe wraz z New Balance'em wypuścił, były znowu 2002R. Tym razem kolorystyka nazwano Water Be The Guide i pojawiła się ona w czerwcu 2020 roku i tutaj inspirację zaczerpnięto z wodospadu Havasu znajdującego się w Arizonie. I zanim dojdziemy do tego, co jeszcze za mną, w międzyczasie pojawił się model, o którym dość mało osób wie. Salehe wraz z New Balance'em wypuścił model, który nazwano Testran Project 3.0. Tutaj było to dość ciekawe, ponieważ na rynku pojawiło się ponoć tylko i wyłącznie 50 par tego modelu. Model nie trafił do oficjalnej sprzedaży i był on częścią akcji, którą Salehe przeprowadził w swoich kanałach społecznościowych na terenie Los Angeles. On ukrywał on część tych butów w różnych miejscach i pozwalał swoim fanom odnajdywać właśnie te buty i robić z nimi co tylko chcą, mogli je zatrzymać, mogli je sprzedać, cokolwiek. I tak właśnie na rynku pojawiło się tylko 50 par tego wydania. I może dobrze, że tylko 50 par. Buty z pewnością
chyba najsłabsze z tego, co do tej pory stworzył wraz z New Balance'em. I w końcu dochodzimy do modelu 574 Yurt, czyli ostatniego modelu, który wraz z New Balance'em Salehe stworzył. Model, który albo się nienawidzi, albo się go kocha. Ja jestem z tych osób, które bardzo się one podobają. Widzieliście je już w odcinku z Berlina. Buty są wygodne, o dziwo są wygodne i czego się nie do końca spodziewałem. I jeżeli chodzi o sam projekt 574, chyba raczej tylko z nazwy, bo jeżeli chodzi o klasyczną wersję 574, niewiele te buty mają z nimi wspólnego. Jedyna rzecz, która mocno przypomina 574, to tutaj panel środkowy z klasyczną N-ką oraz chyba górna część cholewki. Pozostałe elementy tego buta zostały dość mocno zmienione. Salehe wykorzystał do tego projektu inspirację ze wcześniej wspomnianych testrun 3.0, modelu 900V3 i modelu z archiwum New Balance'a, modelu 755, z którego został zaczerpnięty cały outsole właśnie dla 574 Yurt. I co tu dużo gadać, projekt moim zdaniem świetny, mi się mega podoba, bardzo lubię to, jak te buty wyglądają na nodze. Sama cholewka akurat do mnie przemawia, jej właśnie taka wielkość, duża bryła posadzona właśnie na masywnej podeszwie. But wykonano z zamszu, z siateczki, a mamy tu też nakładki skórzane po wewnętrznej stronie buta, czyli tutaj, gdzie teoretycznie są one bardziej narażone na ścieranie. Sama wkładka w bucie jest falista, co poprawia też komfort chodzenia w tych butach. No i dochodzimy do samej podeszwy. Podeszwa, która jest masywna i na początku właśnie wydawało mi się, że te buty przez to nie będą wygodne, ponieważ będą może trochę zbyt ciężkie. Jednak wykorzystano tu dużo różnych patentów, które finalnie okazało się sprawiać, że te buty są naprawdę super. Tak jak wspomniałem wam wcześniej, cała podeszwa, cały outsole został zgarnięty z modelu 755, ale dodatkowo wykorzystano tu jeszcze podeszwę środkową Abzot, która niweluje, zmniejsza uderzenia właśnie jeżeli chodzi o środkową część podeszwy, co poprawia znacznie komfort chodzenia w tych butach. No was tak gadam, a dopiero się skumałem, że monitor mi się wyłączył. Ale nie będę powtarzał wszystkiego, co powiedziałem do tej pory. Ale wracając, główny element tego buta to oczywiście gwizdek, który znajduje się na samym końcu tego buta. Gwizdek, przez który dużo osób właśnie skreśliło ten model, no bo wygląda to trochę dziwnie i sam jakby zamysł jest dość jasny. Jeżeli przypomnicie sobie, co mówiłem o tym, jak Salehe spędza wolny czas, a i właśnie warto tu dodać jeszcze to, że Salehe wychodząc na szlak zawsze ma przy sobie paralizator, nóż oraz gwizdek, gdyby spotkał on lwa górskiego na swojej drodze, a te buty są przejawem praktyczności i oczywiście zrobię teraz coś, czego hejterzy tego buta bardzo nie lubią, czyli zagwizdzę, uwaga, czyli działa. Jest to o tyle fajny patent, że rzeczywiście, jeżeli coś by wam się stało odpukać, a mielibyście te buty na sobie i nie byłoby w pobliżu nikogo, kto mógłby wam pomóc, na pewno dzięki temu gwizdkowi ktoś by przybiegł. I Salehe właśnie w ten sposób przedstawił to, ten patent pierwszy raz właśnie ludziom z New Balance'a. Będąc z nimi na spotkaniu, przedstawił wam historię spędzania aktywnego czasu właśnie na szlaku w pośród przyrody. I co by się stało, gdybyśmy się zgubili, gdybyśmy odłączyli się od naszych przyjaciół, bądź naszych towarzyszy podróży, bądź coś po prostu by nam się stało, a nie byłoby nikogo w pobliżu, kto mógłby nam pomóc. I właśnie w tym momencie wyjął on klasyczną 574 z przymocowanym gwizdkiem. Jak sam później w wywiadach dodawał, to, że użył właśnie modelu 574, było totalnym przypadkiem. I wyjmując ten model, po prostu swój prototyp zagwizdał i w tym momencie kupił po prostu wszystkie osoby, którym to przedstawiał, wszystkim osobom w New Balance'a. Mega pomysł się spodobał, jak to Salehe też wspomina, wszystkim po prostu szczeny opadły. Dodatkowo właśnie takim backgroundem, dlaczego powstał tutaj gwizdek, jest też to, że Salehe przyjaźni się z gościem z Ecoldwalla, który jakiś czas temu miał przyjemność stworzenia własnej interpretacji modelu Vomero. I jeżeli kojarzycie ten model, a jeżeli nie, to już wam go pokazuję. Na piętach tego modelu znajdują się prostokątne elementy, które nadają dość ciekawego kształtu temu modelowi. I Salehe w jednym z wywiadów powiedział, że bardzo lubi chodzić w tych butach, ale często ludzie pytali go, czy to, co jest napięcie, do czegoś służy. I w momencie, kiedy odpowiadał, że nie, widział wielkie rozczarowanie i to spowodowało, że zaczął się zastanawiać nad praktycznością i przeniósł to właśnie na swój projekt New Balance'ów 574. I tak jak mówię,
jedni to kochają, jedni nienawidzą, ale na pewno Budce zrobił furorę i filmiki z dmuchającymi ludźmi, gwiżdżącymi ludźmi. Do tej pory Salehę udostępnię na swoim Instagramie, więc w ogóle sprawdźcie jego Instagram, bo jest dość ciekawe. I to tyle, jeżeli chodzi o ten model. Na pewno w tym roku możemy spodziewać się jeszcze nowych kolorystyk jurtów. Mam nadzieję, że to nie będą jedyne współprace Salehę i New Balance'a i zobaczymy coś jeszcze. Z najnowszych rzeczy, jeżeli chodzi o Salehę, mogliśmy zobaczyć jego współpracę z Crocsem pod koniec zeszłego roku. Wydanych 2 albo 3 kolorystyki. Osiągają kosmiczne ceny. Buty fajne, ale chyba nie na tyle, żebym chciał je mieć. W chwili obecnej za pary trzeba zapłacić nawet 500 euro, więc dość sporo, jeżeli chodzi o parę Crocsów. I ja właśnie na 2022 życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego, żebyście przede wszystkim byli zdrowi i żebyście mieli tyle pieniędzy, żebyście mogli kupić każdą najnowszą parę butów, która wychodzi, żebyście wygrywali wszystkie rafle i wszystkie losowania w apce Nike i żeby udało Wam się kupić wszystkie modele z Waszej wishlisty sneakersowej, więc udanego 2022. My widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku zabieram Was do Mediolanu. Do zobaczenia, cześć!